Panie starosto, dzisiaj jesteśmy w Bambowej, jest zjazd uczestników projektu europejskiego. Jak starostwo zapatruje się na tego typu działania? No przede wszystkim chciałem podziękować i pogratulować dyrektorom i nauczycielom za wielką aktywność. Muszę powiedzieć, że w ciągu ostatniej kadencji środki, które zostały zdobyte przez takie aktywności, jak tutaj w Bambowej, przekroczyły 1 000 000 zł. Ten wymiar finansowy nie ma tutaj dużego znaczenia. Największą wartością tych projektów są walory poznawcze, które powodują, że łamiemy stereotypy, uczymy się obcych języków, wyrabiamy sobie dobre zdanie o naszych sąsiadach, a nasi sąsiedzi o nas. I myślę, że to jest taka największa wartość tych projektów realizowanych przez szkoły. I myślę, że przyczyniają się szkoły do wzrostu ruchu turystycznego, bo jestem przekonany, że dzisiaj zawiązane przyjaźnie pomiędzy uczniami zaowocują kiedyś odwiedzinami już osób dorosłych wraz z rodzinami w takie sympatyczne powroty do lat szkolnych, do miłych chwil przeżytych również tutaj w Polsce naszych przyjaciół z zagranicy. Muszę powiedzieć, że taki projekt bardzo bliźniaczy do tego, który jest tutaj zrealizowany przez młodzież pracującą w tym projekcie bobowskim, będzie realizowany przez lokalną grupę działania i zanosi się na to, że będziemy mieli może za rok, może za dwa, również możliwość wirtualnego spaceru po terenie całego powiatu gorlickiego i wtedy będzie możliwość rozszerzenia tej wycieczki poprzez stronę wynikającą z projektu, również i na teren tych krajów partnerskich i na teren całej Polski, by zobaczyć obiekty, które są przystosowane również do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Chciałoby się powiedzieć więcej takich projektów. Gratuluję, szczere słowa uznania i życzę dalszych sukcesów w realizacji kolejnych przedsięwzięć przez nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej. Projekt Leonardo da Vinci, podróżowanie bez barier, realizowany jest w tutejszej szkole Zespołu Szkół Zawodowych przez młodzież i nauczycieli od roku 2010 do 2012. Celem tego projektu było sprawdzenie dostosowania miejsc, zabytków kultury dla osób niepełnosprawnych, a produktem końcowym będzie strona internetowa, na której każdy niepełnosprawny będzie mógł znaleźć dostępność do danego zabytku. Korzystając z okazji, że mamy dzisiaj, gościmy tutaj w naszej szkole partnerów z Czech, Niemiec, Bułgarii i ze szkoły z Pionek, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim za miłą atmosferę podczas realizacji tego projektu. I życzę wszystkim samych sukcesów i mam nadzieję, że spotkamy się w następnym projekcie, który będzie rozszerzeniem.